Witam wszystkich ponownie w oduczaniu się chrześcijaństwa, oduczania się chrześcijańskiej homofobii. To jest część 11 naszej serii i chcę pomówić z wami o 1 Koryntian 6:9. W tym fragmencie Paweł mówi o pewnych ludziach, którzy nie wejdą do Królestwa Bożego i używa dwóch greckich słów, malakoi i arsenokoitai. Malakoi znaczy miękki. Rozumie się to ogólnie jako osobę, która przyjmuje pasywną rolę w tej relacji. Arsenokoitai znaczy łoże mężczyzny i rozumie się to jako osobę podejmującą aktywną rolę w tej relacji. Chrześcijańska homofobia powie, tutaj masz, że Bóg jest przeciwny homoseksualizmowi. J. Paul Simply to nowotestamentowy uczony i grecki historyk. Mówi, że jeżeli nie rozumiesz greckiej historii, to możesz myśleć, że jest to przeciwko homoseksualizmowi. Ale jeżeli znasz grecką historię, to będziesz wiedział, że Paweł mówi o heteroseksualnym mężczyźnie ożenionym z kobietą, który posiada chłopców jako niewolników w swoim domu, jako seksualne obiekty. To nie jest o dwóch kobietach lub mężczyznach żyjących w oddanej relacji homoseksualnej. To jest o niewolnictwie seksualnym i gwałcie. Więc tu nastaje pytanie, co 1 Koryntian 6:9 naucza o zachowaniu homoseksualnym? Według tego filmu on nie mówi o miłosnej relacji homoseksualnej tych samych płci, ale zamiast tego odnosi się do wykorzystywania homoseksualnego jak gwałt czy seksualne niewolnictwo. By usprawiedliwić swoje twierdzenie, cytuję to, jak wykorzystywanie homoseksualne było praktykowane w świecie grecko-rzymskim. Ma rację, że takie zachowanie miało miejsce w czasach Pawła. Ale w jaki sposób to udowadnia, że to jest to, o czym mówi Paweł? Nie udowadnia wcale. I oto dlaczego. Po pierwsze, Paweł używa słowa arsenokoitai, który utworzył przez połączenie dwóch greckich słów. Arsen, co znaczy mężczyzna, i koite, co znaczy łóżko lub by leżeć z. Więc arsenokoitai dosłownie znaczy mężczyzna, który leży z mężczyzną. Nic w samym tym słowie nie ogranicza potępienia Pawła do jedynie gwałtu w relacji tych samych płci. Po drugie, słowo arsenokoitai ma ważne tło kontekstu. Greckie słowa arsen i koite pojawiają się razem tylko w dwóch wersetach Starego Testamentu, w kapłańskiej 18:22 i kapłańskiej 20:13. I te dwa wersety ukazują uniwersalny zakaz zachowania homoseksualnego, a nie tylko homoseksualny gwałt. Po trzecie, powinniśmy używać Pawła, by pomóc zrozumieć Pawła. Paweł wiedział o dobrowolnych relacjach homoseksualnych tych samych płci. Skąd to wiemy? W Rzymian rozdziale 1, w dodatku do opisania lesbianizmu, który nie był gwałtem, Paweł opisuje homoseksualizm jako mężczyzn płonących w ich odczuciach ku sobie nawzajem. W sposób jasny nie opisuje to gwałtu ani niewolnictwa seksualnego. W Making Sense of Sex William Lowder był prawdopodobnie najbardziej prominentnym ekspertem na temat starożytnych poglądów seksualności i on sam zatwierdza homoseksualizm. Powiedział, że nie ma niczego, co wskazywałoby na to, że Paweł dał przyzwolenie na jakąś formę stosunku tej samej płci jako akceptowalną. To nie jest nienawiść ani homofobia. To tylko dobra hermeneutyka. Małżeństwo pochodzi z Biblii. Człowiek nie ma prawa go przedefiniować. Bóg stworzył małżeństwo i uczynił pierwszych ludzi mężczyzną i kobietą. Więc stworzył jedynie dwie ludzkie płcie. Uczynił człowieka z prochu, kobietę z jego boku. I w rodzaju 2:24 tam Bóg stwarza małżeństwo. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I w Mateusza 19, gdy Jezusa pytano o małżeństwo, cytuję rodzaju 2:24 i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Innymi słowy, doktryna małżeństwa jest znaleziona w rodzaju, w rozdziale 1-11, co oznacza, że nie ma niczego takiego jak gejowskie małżeństwo. Czy jest coś takiego jak gejowskie małżeństwo? Nie ma. Ponieważ jest tylko jedno małżeństwo. To małżeństwo ustanowione przez Boga w Księdze Rodzaju, gdy uczynił mężczyznę i kobietę. O tym wszystkim jest małżeństwo. To stąd pochodzi małżeństwo. To jeden mężczyzna i jedna kobieta. Każdy tekst w Piśmie, który ma cokolwiek wspólnego z ludzką seksualnością, czy będzie to materiał prawny, czy narracja, czy przysłowie, czy poezja, metafora, każdy rodzaj gatunku wewnątrz biblijnego tekstu, który ma cokolwiek wspólnego z ludzką seksualnością, zawsze zakłada wymóg mężczyzny i kobiety. Nie ma od tego wyjątku nigdzie. I pierwsze rozróżnienie, które następuje w seksualnej etyce, w tekście stworzenia jest rozróżnienie pomiędzy mężczyzną a kobietą. I dalsza dyskusja jakiegokolwiek aspektu ludzkiej seksualności tyczy się zjednoczenia mężczyzny z kobietą w jedno ciało, tych dwoje jednoczących się w seksualnym spektrum, w jedną seksualną całość. Dlaczego mężczyzna powinien połączyć się z kobietą i ci dwoje stać się jednym ciałem? Ponieważ z tego jednego ciała wyszli. Więc cała tkanina Pisma
która mówi o ludzkiej seksualności, jest założona na tym fundamencie wymogu mężczyzny i kobiety, żadnej relacji tej samej płci. Jedno jest odwrotnością drugiego. Jak może być gejem, lesbijką czy biseksualistą, jeżeli nie ma płci? To zakłada płcie. Jakie są główne argumenty w mówieniu jako chrześcijanin, że homoseksualizm i transseksualizm jest prawidłowy lub zły? Jeżeli czytacie Biblię, Biblia jest księgą zbudowaną na relacji mężczyzny z kobietą. Jest to zbudowane na prokreacji. I oczywiście, jeżeli macie relacje, które do tego nie prowadzą lub prowadzą do tego w sposób, który może sprowadzić wiele bólu i cierpienia, czy to poligamia, czy to cudzołóstwo, czy to wszeteczeństwo, Biblia wystąpi przeciwko temu, ponieważ to wychodzi przeciwko celom tego, dlaczego tutaj jesteśmy. Z perspektywy prawa naturalnego, gdy patrzycie na mężczyznę i na kobietę, będących razem, oczywiście mężczyzna i kobieta są brani razem, by prokreować. Jedyną rzeczą, jaką mężczyzna i kobieta nie mogą zrobić sami, to prokreacja. Potrzebujemy siebie wzajemnie, po to, by prokreować. Więc Biblia i nawet prawo naturalne wskazuje do faktu, lub natura wskazuje do faktu, że ideałem relacji jest relacja mężczyzny z kobietą. I teraz jedna szybka rzecz o transpłciowości. Jest to bardzo wrażliwy temat, ale myślę, że jeżeli naprawdę o tym myślicie, to transpłciowość zakłada już ustanowione płcie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jestem biologicznie mężczyzną, ale myślę, że jestem kobietą mentalnie, to muszę mieć już pewne idee tego, czym jest mężczyzna i idee tego, czym jest kobieta, by wiedzieć, że jest różnica, wiedzieć, że jest tu błędne dopasowanie i muszę mieć także pewną ideę tego, czym jest mężczyzna, tego, czym jest kobieta, by w ogóle chcieć mieć tą tak zwaną tranzycję, ponieważ jeżeli płeć jest całkowicie płynna, to transpłciowość nie miałaby w ogóle żadnego sensu. Widzicie sedno? I jednym z problemów wewnątrz samego ruchu LGBTQ, który toczy się właśnie teraz, jest to, że panuje teraz wojna domowa pomiędzy L, G, B, a literą T. Dlaczego? Ponieważ jeżeli T ma swoje dojście, to wtedy nie ma żadnych płci. I wówczas L, G i B nie istnieją. Ponieważ jak możesz być gejem, lesbijką czy biseksualistą, jeżeli nie ma żadnych płci, to zakłada istnienie płci. W rzeczy samej nawet feminiści są tym zatroskani. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nie ma żadnych płci, to nie ma żadnych kobiet. A jeżeli nie ma żadnych kobiet, to nie ma żadnych praw kobiet. Co jest powodem tego, dlaczego J.K. Rowling, autorka serii Harry'ego Pottera, trzyma się swojej pozycji, że jeżeli mówisz, że płeć jest płynna, to wyrzuciłeś z istnienia kobiety, a ona się na to nie zgodzi. I zgadnijcie co? Ona ma rację. Więc jeżeli patrzycie na to logicznie, a nie emocjonalnie, to jest wiele problemów. W rzeczy samej, dr Paul McHugh z Uniwersytetu Johna Hopkinsa jest psychiatrą. Porównał transpłciowość z anoreksją. Mówi, że jeżeli jest błędne dopasowanie między twoim umysłem a twoim ciałem, co jest tym, co się dzieje w dysmorfii płciowej i co dzieje się także w anoreksji, to my nie staramy się potwierdzać stanu psychologicznego tej osoby. Mówimy jej, że jej stan psychologiczny nie zgadza się z rzeczywistością. Staramy się naprostować ich psychologicznie. Nie próbujemy naprawić ich poprzez chirurgię. Nigdy nie powiedzielibyśmy do człowieka z anoreksją, że masz rację, masz nadwagę, niech wykonamy ci odsysanie tłuszczu. Powiedzielibyśmy nie, to byłoby krzywdzące. Jeżeli jest błędne dopasowanie między twoim umysłem a twoim ciałem, rozwiązujesz ten problem wraz z psychiatrią. Nie rozwiązujesz problemu mentalnego chirurgią. A mimo to jest właśnie to, co wielu w naszej kulturze chce zrobić. Słowo homoseksualizm nigdy nie było w Biblii. Nie było w Biblii aż do 1946 roku. Świat zastąpił nim słowo pedofil. Dlaczego to zrobili? Musi być to tajemnica. Jest bardzo powszechne słyszeć, że ludzie mówią, że słowo homoseksualista nie było w Biblii, aż tłumacze ze złych motywów dodali je w 1946 roku. Interesująco, to twierdzenie pojawia się także w filmie Top 5 kawałków historii Kościoła, które sprawiły, że kwestionuję moją wiarę. Słowo w hebrajskim odnosi się do molestujących dzieci.
Nikt przed 1946 rokiem nawet nie próbował mówić, że to odnosi się do homoseksualizmu. Niech to powtórzę, 1946. To wtedy dodali to do Biblii. Wyciągnijmy czerwony długopis i rozbijmy to. Po pierwsze, słowo homoseksualista nigdy nie było w oryginalnej Biblii, ponieważ jest to angielskie słowo, a Biblia została napisana w większości po hebrajsku i grecku. Wszystkie angielskie słowa zostały dodane do Biblii w pewnym momencie czasu. Więc prawdziwym pytaniem jest to, czy słowo homoseksualista jest poprawnym tłumaczeniem greckiego słowa w Nowym Testamencie. Greckie słowo to arsenokoitai, które stworzył sam apostoł Paweł przez połączenie ze sobą dwóch słów. Arson, mężczyzna, i koitai, co znaczy łóżko. Więc arsenokoitai dosłownie znaczy mężołożnik, tego, kto kładzie się z innymi mężczyznami. Co więcej, nic w samym słowie lub jego kontekście ogranicza znaczenie do pedofilii czy innej formy wykorzystującego stosunku seksualnego. Przeciwnie, dwa słowa, które Paweł połączył, pojawiają się razem w dwóch starotestamentowych zakazach przeciwko homoseksualizmowi. Kapłańska 18:22, kapłańska 20:13. Są rzeczy samej obok siebie w kapłańskiej 20:13. Paweł jasno czerpie z kapłańskiej 18:22 i kapłańskiej 20:13, które uniwersalnie zakazują homoseksualizmu, a nie tylko wykorzystującego stosunku jak pedofilia. Ale załóżmy na chwilę, na potrzeby zobrazowania, że słowo homoseksualista jest złym angielskim tłumaczeniem. Co z tego by wynikało? Czy to zmieniłoby to, co Biblia naucza o stosunku homoseksualnym? Nie, i oto dlaczego. Nawet gdyby słowo nigdy nie pojawiło się w Biblii, to samo zachowanie jest wciąż opisane i zakazane. Przeczytajcie kapłańską 18:22 i Rzymian 1:27. W dodatku, homoseksualny stosunek seksualny jest uniemożliwiony przez biblijne ścisłe nauczanie o stosunku seksualnym w małżeństwie. Pewne angielskie tłumaczenia są lepsze od innych. Osobiście myślę, że tłumaczenie arsenokoitai jako homoseksualiści jest mylące, ponieważ Paweł odnosi się do zachowania, a nie tożsamości. To dlatego wiele angielskich tłumaczeń oddaje to jako mężczyzn, którzy uprawiają stosunki seksualne z mężczyznami, lub każdego, kto praktykuje homoseksualizm. Filmy takie jak ten oszukują i podają ludziom fałszywe informacje przez rzucanie zwątpienia na jasny głos Pisma i 2000 lat nauczania w Kościele wobec stosunku seksualnego, małżeństwa i homoseksualizmu, ale nie działają. Była kobieta w Kanadzie, z którą pracuję na uniwersytecie. Jest lesbijką i powiedziała mi: Tony, jakie są twoje poglądy o homoseksualizmie? Powiedziałem: chcesz, bym był z tobą szczery? Lub czy chcesz, bym był politycznie poprawny? Powiedziała: chcę, byś był szczery. Więc powiedziałem: Biblia mówi to, ABCD i tak dalej. Powiedziała: o, jesteś homofobem. Powiedziałem: jesteś heterofobem. Powiedziała: czym jest heterofob? Powiedziałem: czym jest homofob? Powiedziałem: fobia jest nieracjonalnym strachem przed czymś. Zobaczcie na słowo fobia w waszych słownikach. One mówią, że fobia jest nieracjonalnym strachem przed czymś. Powiedziałem: nie mam nieracjonalnego strachu przed homoseksualistami. Rozmawiam z tobą. Czy masz nieracjonalny strach wobec mnie? Powiedziała: nie. Powiedziałem: dlaczego rzucamy w tym siebie nawzajem? To są politycznie napędzane terminy. Politycznie napędzane słowa, którymi się zarzucamy. Po to, by cenzurować siebie nawzajem. Więc kiedy mówię przeciwko islamowi: jesteś islamofobem. I pytam ich: czy jesteście chrystianofobami? Czy macie fobię przeciwko chrześcijaństwu? Nie. Mówię: ja nie mam nieracjonalnego strachu przed islamem. Ja mam racjonalny strach przed islamskim terroryzmem. Ale nie mam nieracjonalnego strachu przed islamem. Nieracjonalnym strachem jest mówienie, że islam jest religią pokoju. To jest nieracjonalne. Racjonalnym strachem jest: ci ludzie chcą nas zabić. I naszym obowiązkiem jest to, by chronić samych siebie. I nasze rodziny. Mój brat David Wood może powiedzieć wam o tym wszystko. On tam był. Jest z tym obeznany. I może wam powiedzieć całą historię. Więc te terminy są produktem kulturowego marksizmu. Są sposobami na to, by uciszyć krytycyzm. Są po to, by cię uciszyć. Dla przykładów homoseksualnej społeczności. Kiedy ostatni raz słyszeliście coś o AIDS? Czy zauważyliście, jak AIDS, ta kwestia całkowicie opadła? Nie mówią już o tym więcej. Badania po badaniach wychodzą z Harvard Medical University, wychodzą z medycznej szkoły Harvardu, implikacje homoseksualnej społeczności, sposób życia, w który się angażują, niebezpieczeństwa tego rodzaju sposobu życia. I jeden doktor w szkole medycznej Harvardu powiedziano mu, by się zamknąć, by nie publikować tych znalezisk, ponieważ będą przeciwne oczekiwaniom dla obrazu szkoły, co znaczy, że będą politycznie niepoprawne. To by mówić o tych rzeczach. Widzicie, ludzie, prawda jest teraz nową mową nienawiści. Gdy mówimy prawdę, to jest to, co widzimy dziś. Wierzę, że jest wielki fałszywy bożek, który jest przepychany na nas wszystkich. Wierzę, że mężczyźni i kobiety na całym świecie są przymuszani do wielbienia tego fałszywego bożka. Wszyscy światowi przywódcy, wszyscy celebryci, każdy z władzą i wpływem wydaje się przepychać nam tego bożka w naszą twarz. Jakie jest imię tego Boga?
ideologia wokeness. I każdy, kto nie zgina dziś swojego kolana do Boga ideologii woke, ma być wrzucony jakby do płonącego pieca. Wierzę, jak nawiązywałem do tego w tym filmie, że to jest to, jak człowiek niegodziwości ustanowi swoją agendę. Będzie pracował przez ideologię woke, będzie działał przez agendę ideologii woke i będzie przepychał ją na nasze dzieci, na nasze rodziny. I każdy, kto jej odmówi, będzie zmagał się, by przeżyć i funkcjonować w tym nowym systemie, w tym nowym świecie. Więc czy mogę zadać wam pytanie? Gdzie jest Szadrak? Gdzie Amisza? Gdzie jest dzisiejszy Abednego? Mężczyźni i kobiety, odwagi i śmiałości i wiary, którzy raczej pójdą w ognisty piec, niż pokłonią się przed czymkolwiek, co przeczy Słowu Boga. Boży wyrok na homoseksualizm jest nieuchronnie jasny. Jego prawo jest precyzyjną interpretacją seksualnego porządku stworzenia dla upadłego człowieka, oddając ponownie jego zamiar i kierunek dla seksualnych relacji. Gdy członkowie tej samej płci, homoseksualiści, praktykują współżycie seksualne ze sobą nawzajem, pogwałcają podstawę porządku Bożego stworzenia w podły i obrzydliwy sposób. Greg L. Bunshen, Homosexuality, A Biblical View, 1978 rok, strona 36. Rzymian rozdział 1 ukazuje, że człowiek jest w stanie buntu przeciwko Bogu i zamieni prawdę Bożą na kłamstwo wszelkim kosztem. I robi to po to, by stłumić swój grzech. To jest ta wina w Rzymian rozdziale 1, że oni tłumią grzech. A mimo to Paweł może odwrócić się i powiedzieć, ale są bez wymówki. Nie ma nikogo, kto posiada przed Bogiem wymówkę. I zatem to dlatego jest to tak bardzo atrakcyjne, ponieważ to odsuwa Bożą suwerenność i usuwa króla. Więc jeżeli naprawdę chcesz wiedzieć, Tadeusz, czym jest kultura sprawiedliwości społecznej, marksizmu, krytycznej teorii rasy, jest to ta sama opozycja, którą znajdujemy w Psalmie 2.1. Narody się burzą. Ludzie myślą o próżnych rzeczach. I zauważcie, że celem ich ataków są dwie osoby. Jest to Jahwe i jego pomazany król. Jest to Jahwe i jego Mesjasz. Jego pomazany, którym jest Syn Boży. Dave Hunt. Tolerancja, nietolerancja i prawda. Maj, 2000 rok. By wierzyć, że Chrystus umarł za nasze grzechy, jest by przyznawać, że jesteśmy ohydnymi grzesznikami, że Boża kara za nasze grzechy jest sprawiedliwa i że śmierć Chrystusa zapłaciła tę karę w nasze miejsce. Ufanie Jezusowi dla zbawienia wlicza odwrócenie się od swojego grzechu. Jest irracjonalne, by wyobrażać sobie, że Chrystus wziął karę po to, byśmy mogli trwać w grzechu. Jak powiedział Paweł, czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Przenigdy. Rzymian 6:1-2. Obietnica tego, że ktokolwiek wierzy w Chrystusa, nie zginie, Jana 3:16, implikuje, że jeżeli nie upamiętamy się przez zwrócenie się do Chrystusa, przez uwierzenie w Niego, to z pewnością zginiemy. Obietnica tego, że kto wierzy w Chrystusa, nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do żywota, Jana 5:24, jest dobrą nowiną tylko dla tych, którzy zdają sobie sprawę, że są pod potępieniem. Tak, nieupamiętani grzesznicy już są potępieni, Jana 3:18. Natarczywość tzw. wolnych stowarzyszeń opartych na irracjonalnej tolerancji w rzeczywistości wywierają nietolerancyjny, totalitarny nacisk. Widzimy to z homoseksualizmem i ewolucją. Ktoś może wygłaszać oświadczenia jedynie w poparciu tych wierzeń i jest określany bigotą, albo nienawistnym, czy antynaukowym za stwierdzenie czegokolwiek, co jest przeciwne. Homoseksualizm wpływa na duży blok głosujących, a ewolucjoniści kontrolują szkoły. Zatem moc obu jest rozstarta nad społeczeństwem. Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Filipian 3:19. Perfekcyjnie pasuje to tym, którzy redukują człowieka do zwierzęcia i trzymają się parad gejowskiej dumy, by obnosić się z praktykami, które tną spodziewaną długość życia o blisko połowę i zniszczyłoby całą rasę ludzką, gdyby zostały przyjęte przez nas wszystkich. W ich nietolerancji poprawy, cokolwiek pragną do zaspokojenia ich żądzy, staje się zasadą. Nie jest uznawany żaden wyższy autorytet od czyichś najniższych pragnień. Najwidoczniej człowiek ewoluował w małego Boga. Powracamy do kłamstwa węża z ogrodu, w rzeczy samej. To jest tym, o czym jest ta cała tolerancja. To rebelia przeciwko Bogu, który nas stworzył. Prawo Boże i Jego droga zbawienia nie są nasze do ich zmiany. Chrześcijanie muszą głosić bezkompromisową Ewangelię, całkowicie polegając na Duchu Świętym, aby sięgnął i przekonał zgubionego. To jest jedyna nietolerancja, o którą świat mógłby być zdolny oskarżyć chrześcijanina. I to powinno być znakiem naszej wierności. Dwie lesbijki stoją przed pulpitem i całują się nawzajem. Dwaj queerzy idą razem, ramię za ramię i siadają tam trzymając się za ręce podczas nabożeństwa, podczas gdy jakiś głosiciel wstaje i wydaje jakieś przesłanie miłości o Synu Bożym. Czy świat nienawidzi lesbijek? I sodomitów? Powiesz, ja się tym nie zajmuję. Tak, duch, który tam jest. Jaki jest tam teraz duch? Jaka jest oficjalna narracja mediów informacyjnych? W czym rząd Stanów próbuje zamknąć twoje usta? To jest ważne.
Wypaczenie umysłu? Lepiej w to uwierzcie. Gdy sędzia federalny, czy sędzia okręgowy widzi dwie lesbijki stojące przed nim, ubiegające się o prawo, by wychowywać małego chłopca lub małą dziewczynkę i daje im prawo, by to zrobić, to jest wypaczony umysł. To jest wypaczenie w najgorszej formie. To jest człowiek, który jest szponach piekła na dnie ciemności. Zgubiony, bez Boga, bez nadziei, nie ma żadnej wiedzy tego, co robi. To jest to, gdzie dziś zmierzamy. Widzicie? Jeżeli pierwsze 6 dni stworzenia jest prawdą, to znaczy, że ta księga jest prawdą już od pierwszych wersetów. To znaczy, że Bóg uczynił ciebie i mnie i ustanawia zasady. Nie jest kwestią twojej opinii, ani mojej opinii, ani głosu większości w twojej szkole, ani głosu większości w kulturze, ani głosu większości w kongresie, w Sądzie Najwyższym. Bóg ustanawia zasady i mówi, że życie rozpoczyna się przy poczęciu. Zatem aborcja to morderstwo. I mówi, że małżeństwem jest jeden mężczyzna i jedna kobieta na całe życie i że są tylko dwie płcie. I mówi, że on jest dawcą i tym, który odbiera życie. I zatem eutanazja i asystowane samobójstwo są złe. Bóg ustanawia zasady i ustanawia swoje zasady dla naszego dobra i dla naszego rozwoju. Kiedy buntujemy się przeciwko Jego stwórczemu porządkowi i Jego prawom, prędzej czy później na tym ucierpimy. W Księdze Kapłańskiej, rozdziale 18, wersecie 22. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną, jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także, zauważcie, to jest w tym samym kontekście. Sodomia i zoofilia są skategoryzowane razem. Nie są tą samą rzeczą, ale podchodzą pod to samo, ponieważ popadają pod tę samą ilość potępienia. W Kapłańskiej 18 mówi, także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Archeologia potwierdza to, co stwierdza biblijna relacja. Gdy archeolodzy udali się do jaskiń, znaleźli obrazy namalowane na ścianach, które ukazywały tę samą rzecz, którą zakazuje Biblia, którą potępia w najsilniejszej terminologii. Kapłańska 20:13 stwierdza, mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną jak z kobietą, popełnia obrzydliwość, obaj poniosą śmierć. Krew ich spadnie na nich. I apostoł Paweł adresuje Kościół w Rzymie, nowonarodzonych wierzących. I oto, co mówi o Sodomii. Dlatego też wydał ich Bóg na łup ich pożądliwości, ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup smutnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapołali jedni ku drugim żądzom, mężczyźni z mężczyznami popełniając strzemotę i ponosząc na sobie samych, należną za ich zboczenie karę. Apostoł Paweł adresuje to ponownie w 1 Koryntian 6:9. Nazywa ich mężołożnikami. W 1 Tymoteusza 1:10 powiedział o nich, że są mężołożnikami. Pismo Święte jest bardzo jasne o seksualnym zboczeniu. Pisma Nowego Testamentu czynią jasnym to, jak stare przymierza stosują się dziś do nas, co przez nie przechodzi, a co przez nie nie przechodzi. Wiemy, dla przykładu, że spożywanie wieprzowiny i spożywanie pożywienia morskiego, dla przykładu, nie są dziś grzechami dla nas chrześcijan i nie wymagamy zwyczajowych praktyk, jak obrzezania pośród innych rzeczy. Te rzeczy nie wiążą dziś chrześcijan. Wiemy to, ponieważ Nowy Testament to stwierdza. Ale główna moralność prawa to nigdy nie zostało odwołane i w rzeczywistości była ona zakładana jako wciąż wiążąca dziś chrześcijan. Co do homoseksualizmu, jest on wyraźnie potępiony 3 razy w Nowym Testamencie. Każdy, kto jest gejem, biseksualistą, chce, byście wiedzieli, że nie ma żadnego powodu, by odcinać się od Boga. Bardzo prawdziwe. Nie ma żadnego powodu. Więc upamiętaj się ze swojej degeneracji i przyjdź do poznania Pana. To Kościół jest tym, który ma nieproporcjonalną obsesję na punkcie twojej seksualności. Nie, to w rzeczywistości perfekcyjnie proporcjonalne, ponieważ homoseksualni aktywiści i prości sojusznicy, jak ty, nie ustępują w głoszeniu degeneracji i bezczeszczenia Słowa Bożego. To ty jesteś nieproporcjonalnie opłatnięta gejowskim stosunkiem seksualnym.
Czy jesteś tak arogancka, że spodziewasz się, że Kościół dosłownie pokłoni się i przyjmie wszystko, cokolwiek będziesz próbowała na nim wymusić? Pomimo tego, że zawsze potępiał stosunek homoseksualny jako obrzydliwość? Dlaczego powinienem dbać nawet o jotę? O twoją głupią, wypaczoną, mającą dwa wieki filozofię ponad samym słowem samego Boga. Daj mi jeden powód. Jeżeli twierdzisz, że Jezus umarł i zmartwychwstał, niezależnie od twojej orientacji seksualnej, Duch Święty zamieszkuje w tobie i ty jesteś chrześcijaninem. Nie. Dumny homoseksualista nie ma w sobie Ducha Świętego. Sam Chrystus powiedział, że jeżeli Go kochasz, to będziesz posłuszny Jego przykazaniom. I skoro Chrystus jest Bogiem i Bóg potępił homoseksualizm, homoseksualiści nie kochają Boga. I jak mogą mieć Ducha Świętego, jeżeli nie kochają Boga? Nie możesz wymyślić wygodnych zasad, ponieważ chcesz trzymać się swojego zdeprawowanego umysłu. I to tyczy się homoseksualistów i ich tak zwanych prostych sojuszników, jak ta God is Grey. Twoja próba wykrzywiania i błędnego przepisywania Słowa Bożego jest jednym z najgorszych bluźnierstw, jakie ktokolwiek może uczynić. Nie masz żadnej pozycji na to, by stwierdzać to wszystko, co tu stwierdziłaś. Żadnego autorytetu, żadnego powodu, by ci wierzyć. Żadnego. Innym powodem tego, dlaczego ordynacja kobiet jest korzeniem zasadniczo całego wielkiego odstępstwa, jakie widzimy dziś w Kościele, jest tym, że jeżeli raz już dozwoliłeś na ordynację kobiet, całkowicie zniszczyłeś i obaliłeś, i wypatrzyłeś, i zniekształciłeś różnice, które Bóg stworzył między kobietą a mężczyzną. I wtedy stworzyłeś przez to tą androgeniczną ludzkość, która nie jest ani męska, ani żeńska, która jest po prostu tym zmieszaniem. To tak przy okazji jest gnostycką herezją, która była atakowana przez wczesny Kościół. Herezja androgenizmu. Ale to, do czego to prowadzi? To prowadzi to do wszystkich problemów, które mamy odnośnie seksualności. Jeżeli mówisz, że nie ma zasadniczo żadnych różnic pomiędzy mężczyzną a kobietą, że kobiety mogą głosić, że kobiety mogą nauczać, że kobiety mogą przewodzić, że kobiety mogą zrobić wszystko, co może zrobić mężczyzna, to wtedy w jaki sposób kobieta jest różna od mężczyzny? Są po prostu mężczyzną z nieco innym ciałem. Prawda? I jeżeli kobiety i mężczyzny są zasadniczo tacy sami, to dlaczego dwóch mężczyzn nie może się ożenić? Dlaczego musi być to mężczyzna i kobieta? Są zasadniczo tacy sami, prawda? Gdy już raz zniszczyliście te rozróżnienia, następuje potem wszystko inne. Kobiety w przywództwie kościelnym to duchowy transgenderyzm. Kościół nie może przeciwstawiać się liberalnym nauczaniom o seksualności, gdy w tym samym czasie sprzeciwia się Słowu Bożemu, w tym jak kobieta nie może mieć autorytetu nad mężczyzną, ani nauczać w kościele. Ponieważ Biblia jest jaśniejsza w tym temacie, niż w temacie seksualności. Nie da się już jaśniej, niż nie pozwalam kobiecie nauczać, ani mieć autorytetu nad mężczyzną. Lub hańbą bowiem jest dla kobiety mówić w kościele. Nie może już być od tego jaśniej, niż jest. Więc gdy już raz pozwolisz temu przejść, to dlaczego nie masz dać przejść nauczaniom o seksualności? Ale także liberalne nauczania o seksualności są dokładną konsekwencją i logicznym wnioskiem wobec porażki bycia posłusznym Słowu Bożemu, w tym, co odnosi się do mężczyzny i kobiety. Problemem homoseksualnej praktyki jest to, że utrwala ona kłamstwo, że ktoś jest jedynie połowicznie mężczyzną i kobietą, potrzebując integrować się seksualnie z kimś innym tej samej płci, po to, by dopełnić tego, czego brakuje w ich męskości lub ich kobiecości. Podczas gdy w rzeczywistości taka forma zachowania prowadzi do kłamstwa, że nie jesteś w pełni mężczyzną lub że nie jesteś w pełni kobietą. Że potrzebujesz to wydobyć od osoby, z którą się angażujesz w seksualne współżycie. I to dlatego Paweł mówi o tym jako bezczeszczącym samego siebie nieprzyzwoitym zachowaniu, ponieważ to bierze coś, co jest przed Bogiem święte. Pieczęć płci, którą Bóg postawił na każdym człowieku i pozbawia je znaczenia. Co jest zasadniczo kwestionowaniem samego Stwórcy. Twierdzeniem, że wykonał złą pracę. Chciałbym być w publicznej debacie z Jamesem Martinem co do tych spraw. Chciałbym, by wytoczył tego rodzaju swoje argumenty, gdy ja byłbym tam obecny. Bo wtedy nie mógłby zignorować tego, co napisałem w materiale. On nigdy nie będzie z tobą debatował nawet za milion lat, ponieważ gdy poszedłem na jego mowy, to on nawet nie przyjmuje niefiltrowanych pytań od widowni. Nie zrobi tego. Musisz najpierw napisać pytanie.
I potem jakiś moderator czy ktokolwiek wybiera je. Tak, wysyłają mu z nich zdjęcie. Dokładnie. Ja tego nie robię w moich prezentacjach, ponieważ nie boję się tego, co zapytają ludzie. Oni zawsze mówią, że te starotestamentowe przestrogi przeciwko homoseksualizmowi były tylko o pederastii albo o relacji, w której nie było przyzwolenia obu stron. To nie jest to, co oni powiedzieliby. To jest coś, co oni mówią. To jest to, co oni twierdzą, szczególnie w strefie grecko-rzymskiej. Problemem mogłaby być pederastia i prostytucja. A problemem w związku z rzymską strefą byłaby w głównej mierze relacja pana z niewolnikiem i prostytucja. Więc oni twierdzą, że chodzi w nich tylko o akty eksploatacyjne, ale problemów z tym jest mnóstwo. Głównie to, że nie ma niczego w biblijnym tekście, co ogranicza to do tych rozwinięć. I w rzeczywistości nie może nic takiego być, ponieważ ponownie, już w tekście zakazów w Księdze Kapłańskiej jest, że ich krew będzie na nich. Obaj są winni. Jeżeli ktoś tylko kogoś eksploatuje, wyzyskuje, kogoś, kto nie chce być wyzyskiwany, wtedy ta osoba nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności. Ta, która jest wykorzystywana, a tylko ta, która dokonuje eksploatacji. To bardzo jasne w biblijnym tekście. Więc tekst jest skonstruowany w taki sposób, że jest bardzo włączny. Z łatwością można by było użyć terminów, które istniały w strefie semickiej, tak by go ograniczyć. Dla przykładu mogliby odnieść się do osoby, która była bardziej pasywnym partnerem w akcie. Mogliby odnieść się do niego jako, co odnosi się do poświęconych osób, osób ołtarza. Ponieważ ludzie, którzy byli znani jako będący związani z ołtarzami w starożytnych obszarach, działania kultystyczne, ludzie, którzy aktywnie stawali się zniewieściali, by przyciągnąć męskich partnerów seksualnych, mogli użyć tego wyrażenia, gdyby to mieli na myśli, nie zrobili tego. Użyli tylko terminu mężczyzna. I gdy potem spojrzeli na to rabini w pierwszych wiekach po Chrystusie, i spojrzeli na przykład na zakazy Księgi Kapłańskiej, to pytali, co jest tu znaczone przez mężczyznę? I powiedzieli, że mężczyzna jest obszernym terminem. Zarówno młody, jak i dorosły jest mężczyzną. To w pełni włączne. Więc osoba, z którą się kładzie, może być albo dorosłym, albo młodym. Tak czy inaczej, jest to obrzydliwością i aktem odrazy przed Bogiem. I gdy Paweł używa wyrażenia arsenokoitai, 1 Koryntian 6:9. Każdy może tam spojrzeć. To lista występków i przestępstw osób, o których Paweł mówi, że oni nie odziedziczą Królestwa Bożego. I pośród tych osób są osoby, które są po grecku nazwane arsenokoitai. Co to znaczy? Pochodzi to z greckiego tłumaczenia zakazów z Księgi Kapłańskiej, gdzie termin dla mężczyzny w Grece to arsen, a termin kładzenia się lub odbywania stosunku seksualnego to koite. To jest to, co jest odzwierciedlone w słowie arsenokoitai. Więc dosłownie znaczy to, pomimo niedawnego, niedorzecznie zmienionego przykładu, NRSV, New Revised Standard Version, gdzie teraz zastąpiono ten termin czymś takim jak mężczyzna nie będzie popełniał nielegalnych aktów. Co za absurd. Nie ma żadnego pytania wobec tego, że jeżeli rozłożysz to słowo na części, to będzie znaczyć to tylko jedną rzecz. Mężczyznę z męskim przyrostkiem, który kładzie się, czy odbywa stosunek seksualny. Bo nie mówimy tutaj o budowie barykady, a mówimy o współżyciu seksualnym w koi. I arsen to obiekt, więc musi być to przetłumaczone jako kładący się z mężczyzną. Chcę ci pokazać tweety Martina. Czy widzisz to, profesorze? To jest to, co można nazwać szczytem jego argumentu. To jest z 2010 roku. Ze sławnego listu wysłanego do dr Laury Schlesinger. Oto co mówi. By nie brać więcej zbyt dosłownie wersetów biblijnych, zobaczcie to. I to jest z tego listu. Interesujące. Gdy Biblia w ogóle wspomina homoseksualne zachowanie, jasno je potępia. W pełni to przyjmuje.
Problemem jest to, kiedy biblijny osąd jest poprawny. Biblia także sankcjonuje niewolnictwo i nigdzie nie atakuje go jako niesprawiedliwe. Dobrze, niech odczytam ci kilka innych cytatów. Przy okazji, problemem z tym argumentem jest nieszczerość analogicznego rozumowania. To, co on tutaj robi, to tworzy tutaj analogię z jakimiś rzeczami w Biblii, których nie przyjmujemy. Zatem nie powinniśmy przyjmować tego, ale jeżeli będziesz argumentował szczerze z analogicznym rozumowaniem, podając analogie i porównania, jeżeli unikasz bliskich analogii, a zamiast tego próbujesz uciekać do odległych analogii, to nie argumentujesz szczerze. Musisz patrzeć na to, co jest najbliższą analogią do biblijnego zakazu praktyki homoseksualnej. I najbliższą analogią są analogie, które mają w sobie najwięcej punktów z tym korespondujących. Czyli porównując z innymi aktami seksualnej niemoralności, które wciąż przyjmujemy. Szczególnie kazirodztwo. Ponieważ kazirodztwo jest formą ludzkiej seksualności, która może być przeprowadzona za zgodą dorosłych. W oddanym związku. Ale jest wciąż złe. Ponieważ jest zbyt wiele nadmiernego podobieństwa u osób w tym uczestniczących. W ich formalnych, strukturalnych kategoriach. W przypadku kazirodztwa jest zbyt wiele podobieństwa na poziomie pokrewieństwa. W przypadku praktyki homoseksualnej zbyt wiele podobieństwa na poziomie płci. To jest najbardziej bliższa analogia niż niewolnictwo. Biblia nie ma żadnego własnego interesu w zachowywaniu instytucji niewolnictwa. Niewolnictwo jest ostatnim krokiem ratunku, by uratować kogoś od śmierci głodowej w społeczeństwie, które ma niewystarczający zasiłek społeczny. Jeżeli tracisz swoją pracę, jeżeli tracisz wszystkie możliwości zarabiania na życie w społeczeństwie, to możesz czerpać z jego zasiłku, ale nie ma żadnego zasiłku w starożytnym świecie, więc twoją ucieczką jest głodowanie. I jedyna rzecz, która uchroni cię od tego, by to się stało w twojej sytuacji, w najbardziej powszechnym przypadku niewolnictwa w starożytnym Izraelu, czyli niewolnictwie za długi, gdzie nie możesz spłacić swoich długów. Co zrobisz? Jedyną ostatnią rzeczą, jaką możesz sprzedać, to sam ty. Ale Izrael jest jasny odnośnie swoich wespół Hebrajczyków. Nie będziesz traktował ich jak niewolników, według kapłańskiego rozdziału 25. Będziesz traktował ich jak najętą pomoc. I gdy patrzysz na Księgę Wyjścia i Powtórnego Prawa, to są tam zawarte prawa obowiązkowej daty zwolnienia po 6 latach. To nie jest stały stan życia. I nie jest to instytucja oparta o rasę w starożytnym Izraelu. Więc w sposób jasny widzimy tutaj ruch. To nie jest coś, co pochwalają albo kochają, ponieważ w jasny sposób nakładają na to różne restrykcje. A nawet wymagają od ciebie, by nie zwracać się niewolników, którzy zbiegli. Więc jaki interes własny jest tutaj w piśmie w warunkach niewolnictwa? Bardzo mały. I Paweł, gdy pisze do Filemona odnośnie jego niewolnika, Onezynema, Paweł próbuje przekonać Filemona, by przyjął Onezymena z powrotem, ale już dłużej nie jako niewolnika. Ale jako ukochanego brata. Ponieważ traktowanie go jako niewolnika byłoby niespójne z perspektywą tego, że jest chrześcijańskim bratem, członkiem rodziny, a nie zniewala się członków rodziny. Więc w sposób jasny nie ma żadnej miłości wobec niewolnictwa jako instytucji. W najlepszym wypadku jest to jedynie instytucja, która jest inną opcją poza głodem w społeczeństwie bez zasiłków. Ale kwestią wymogów kobiety i mężczyzny w etyce seksualnej to jest zakorzenione w stworzeniu. I do tego odnosi się nie kto inny, jak nasz sam Pan. Sam Paweł nawet może powiedzieć, że nawet poganie powinni to wiedzieć, jedynie w oparciu o materialną strukturę ludzkiego stworzenia uczynionego przez Boga. Spójrz na mężczyznę, spójrz na kobietę i powiedz mi, że to nie są seksualne istoty zaprojektowane dla siebie nawzajem. Anatomicznie, fizjologicznie, psychologicznie. Oczywiście, nawet poganin, mówi Paweł, powinien to wiedzieć. O ile więcej wierzący, albo pobratymiec Żyd powinien to wiedzieć z dokładnym objawieniem z pism.
Więc to nie jest pozycja, w której autorzy pisma zacisnęli nos i powiedzieli, no trudno, musimy przyjąć taką rzecz. W rzeczywistości oni trzymali się pozycji przeciwko panującym trendom, które istniały gdzie indziej w starożytnym Bliskim Wschodzie i grecko-rzymskim basenie śródziemnomorskim. Innymi słowy, jeżeli argumentowałbyś taką pozycję, jaką stwierdza Martin, to musiałbyś twierdzić, że chrześcijaństwo byłoby szybsze do zaadoptowania jakiejś akceptacji homoseksualnej relacji niż wszystkie inne kultury w starożytnym Bliskim Wschodzie i świecie grecko-rzymskim. Zamiast tego jest dokładne przeciwieństwo. Kultura, która najsilniej przeciwstawia się homoseksualnej praktyce, jakiegokolwiek rodzaju, każdy warty uczony to wie, nawet ci niewarci to wiedzą, że ta kultura to starożytny Izrael, wczesny judaizm i wczesne chrześcijaństwo. Więc oni nie tylko naiwnie nie chłoną studni kultury, nie myśląc o pozycji, którą adoptują, oni w rzeczywistości utrzymują pozycję przeciwną do wszystkich innych przeważających trendów wszędzie indziej na świecie, w którym żyli. I oni w rzeczywistości budują to, co Jezus robił. Budują na poglądach etyki seksualnej w oparciu o wymóg relacji mężczyzny z kobietą dla ludzkiej seksualności. Więc to nie jest tylko uznawane za rzecz, którą wierzymy. To jest uznawane za fundament, począwszy od stworzenia. To dlatego mówię, że ktoś taki jak Martin... Wiesz, staram się być tutaj litościwy. Powiedz mi, co jest bardziej litościwą interpretacją tego, co robi James Martin. Czy jest albo A, po prostu ohydnie ignorantem? Albo B, czy on próbuje zwieść ludzi? Przyjmę każdą interpretację, która jest bardziej wyrozumiała. Ale to są jedyne dwie opcje, ponieważ każdy, kto wie cokolwiek o czytaniu Pisma w jego historycznym kontekście, albo kto wie cokolwiek o logice i rozumowaniu analogicznym, musi wiedzieć, że to, co on robi, jest złe. Dla przykładu, dlaczego on na przykład nie mówi, cóż, niewolnictwo, pozbyliśmy się go. To pozbądźmy się teraz konceptu monogamii. Miejmy poligamię. To znaczy, może on to w pewnym momencie nawet zrobi. On z pewnością zmierza w tym kierunku. Ale jak na razie nie myślę, by to zrobił. Dlaczego on nie zrobi takiej analogii? Ponieważ ktoś powie, nie można zrobić tej analogii z powodu zbyt małej korespondencji między tymi dwoma rzeczami. To jest dokładnie to samo, co z kwestią homoseksualnej praktyki. Więc jest to bardzo desperacki argument w jego części, by preferować analogię, która jest odległa od analogii, która jest najbliższa. Myślę, że to kombinacja ignorancji, złośliwości i ogłupienia z rzymskiego katolicyzmu. Bo ja rozmawiałem z bardzo wieloma rzymskimi katolikami i oni są bardzo dużymi ignorantami, szczególnie w piśmie. Rzymscy katolicy po prostu nie czytają Biblii. Martin powinien być inny, Martin powinien być wyedukowanym człowiekiem, jest kapłanem, powinien mieć wiedzę na temat Biblii. On jest jezuitą, ale z mojego doświadczenia z Berkeley, nie wiem, co oni studiują, to jakieś studia wypełniające. To po prostu wiele o płci, wiele dziwactwa, wiele feminizmu, wszystkie te rzeczy, teologia środowiskowa. Myślę, że są ignorantami. Myślę, że są zajadliwi, ponieważ myślę, że mają bardzo osobiste motywy i myślę, że zostali po prostu ogłupieni, ponieważ jezuici są przeważającą organizacją gejów. Więc tego rodzaju myślenie po prostu krąży. Z pewnością nie jest w środowisku, które pozwala na krytyczną refleksję. W ogóle. Słyszymy głosy od czasu do czasu, które mówią do nas, członków kobiet, naszego podzielonego ciała Chrystusa, i mówią, jesteśmy słabszą płcią i nie możemy służyć pozycji przywództwa. Nigdzie, w tym w Kościele. Czy nie są świadomi, że my, którzy jesteśmy kobietami, żyjemy teraz w Chrystusie? Że my jesteśmy Chrystusem? Chrystus jest kobietą. W Chrystusie ja także jestem kobietą. Kiedy należycie do Chrystusa, należycie do wszystkich innych, którzy także należą do Chrystusa. Są głosy, które mówią do tych z nas, w Chrystusie, którzy są osobami kolorów, że w jakiś sposób jesteśmy podrzędni. Często nie jest to wypowiedziane,
ale działania, lub może bardziej poprawnie, wewnętrzne działania pewnych, ukazują ten strach wobec nas. Czy nie są świadomi, że my, którzy jesteśmy ludźmi koloru, żyjemy teraz w Chrystusie? Że my jesteśmy Chrystusem? Chrystus jest czarny. W Chrystusie ja także jestem czarny. Gdy należycie do Chrystusa, należycie do wszystkich innych, którzy także należą do Chrystusa. Pewni mówią, że ci z nas, którzy są członkami Chrystusa LGBTQ, że oni nie należą do ciała Chrystusa. Całkowicie zaprzeczają naszemu chrztu. Czy nie są świadomi, że my, którzy jesteśmy LGBTQ, także żyjemy teraz w Chrystusie? Że my jesteśmy Chrystusem? Chrystus jest lesbijką, gejem, biseksualistą, transseksualistą i queerem. W Chrystusie ja jestem lesbijką, gejem, biseksualistą, transseksualistą i queerem. Gdy należycie do Chrystusa, należycie do wszystkich innych, którzy należą do Chrystusa także.